poszła. Wieczór wyborczy w sztabie pana Marcina Marca był pełen emocji, gdy spływały te pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów i wiadomo było, że to właśnie pan Marcin Marzec zwycięża. Były i okrzyki radości, i tort, chociaż tort przygotowano specjalnie na zakończenie kampanii wyborczej i z okazji pana zbliżających się imienin. Niemniej jednak trudno było nie odnieść wrażenia, że jest to już niejako świętowanie tego właśnie zwycięstwa. Jak pan do tego podchodzi? Spokojnie podchodzę. Właśnie, tak jak pani redaktor wspomniała, jest tutaj dużo ludzi, dużo przyjaciół i pytają mnie, w jaki sposób jestem opanowany i z pokorą przyjmuję to, co właśnie do mnie dociera. Z pokorą, czy również z wielką radością? Pani co, ja kandydując na Urząd Burmistrza Sandomierza zdawałem sobie sprawę, jak trudna, jak ciężka jest to praca. Jestem samorządowcem od 8 lat i z pozycji radnego obserwuję, z jakimi problemami musi zmagać się osoba, która sprawuje ten urząd. Także mam tą świadomość, a jednocześnie mam siłę i energię, żeby sprostać tym wyzwaniom. Po drugiej turze wyborów nie zabiegał pan o poparcie innych komitetów wyborczych. Czy sądzi pan, że to pomogło w tym zwycięstwie? Myślę, że tak. Myślę, że kampania była zaplanowana od samego początku w ten sposób i miała swój rytm i przebiegała prawidłowo. Myślę, że to przyniosło ten spodziewany efekt. Startował pan z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazny Samorząd przy poparciu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Marszałek będzie z tej właśnie partii. Jak pan widzi współpracę na przyszłość? Ja nie dzielę ludzi na pochodzących czy mających sympatie polityczne takie czy inne. Każdy ma prawo do swoich preferencji i sympatii. Uważam, że żyjemy w państwie prawa i obojętnie jaka osoba będzie sprawowała Urząd Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, to z tą osobą będę chciał współpracować. W kampanii wyborczej zapowiadał pan działalność na rzecz przyciągania inwestorów do Sandomierza. Stwierdził pan wręcz, że już pierwsze wstępne rozmowy zostały przeprowadzone z potencjalnymi inwestorami. Proszę nieco więcej zdradzić na temat tej koncepcji tworzenia nowych miejsc pracy w Sandomierzu. Może nie do końca zostałem dobrze zrozumiana. Mam przyjaciół i znajomych, którzy współpracują z firmami, szukają dla biznesu dobrych lokalizacji do tworzenia miejsc pracy. Także mam takich znajomych, którzy pracują w Warszawie i myślę, że będę mógł skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia po to, żeby w Sandomierzu mogły powstać nowe miejsca pracy. Czy dużo zmian należy się spodziewać, gdy obejmie pan urząd? Myślę tu chociażby o urzędzie miejskim. Znam urzędników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od 8 lat. Wiem, że mają ogromny potencjał i zamierzam ten potencjał wykorzystać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Spotkaliśmy się w sztabie wyborczym pana Marcina Marca, który wygrał drugą turę wyborów na burmistrza Sandomierza.